Szanowni Państwo, właśnie ruszyła 8. edycja akcji Burek sam nie poprosi o pomoc. Organizuje tę akcję Fundacja Psi Los oraz portal Interia. A ja, tak jak w tamtym roku, wspieram ją całym swoim dymnym sercem razem z moimi dwoma kotami. My dokładnie wiemy, że są takie burki, które potrafią poprosić o pomoc, bo mają komu popatrzeć w oczy i ma ich kto pogłaskać, ale też są takie burki, które mieszkają w schroniskach, w jakichś takich azylach. I właśnie ta akcja będzie wspierała i pomagała takie zwierzęta, które nie mają domów, a teraz jest bardzo ciężki czas. Jak wiecie, wszystko dookoła się wali. Wszyscy żyjemy w pewnym zagrożeniu i takim istotom jest bardzo, bardzo ciężko, więc pamiętajmy też o nich. Akcja będzie wspierała 41 azylów i przytulisk dla zwierząt. A my musimy takim zwierzętom pomóc, bo jak one będą szczęśliwe, to nam też będzie się lepiej żyło. Także wspieram całym sercem i zapraszam Państwa, żebyście wspierali i każdy grosz wpłacony na tę akcję pomoże tym zwierzętom jakoś godniej żyć. Pozdrawiam serdecznie. Życzę pięknych świąt. Anna Dymna.